Dzień dobry. Nowy projekt. Paryskie kafe. Projekt kupiłam od Bożeny. Tutaj przygotowałam sobie do pokazania wizualizację. Zobaczcie, piękny jest. I tak jak pomyślałam na początku, żeby to wyszyć dla siostry, no to już teraz nie będę się z tego wymigiwać, ale powiem Wam, że mi też się bardzo podoba. Chociaż wolę no, pejzaże, jakieś krajobrazy, no, coś takiego. Ale pić poranną kawkę z takim widokiem, to byłoby przyjemnie. Ale jak już powiedziałam, tak zrobię. No i dzisiaj tak sobie kminię. Wrzuciłam ten wzór do sagi, bo chciałam zobaczyć, jakie będzie miał wymiary. I ja planuję wyszywać go półkrzyżykiem. Ja nie mam jeszcze żadnego obrazu wyszytego półkrzyżykiem. Nie wiem, czy to będzie mi się podobało. Ale wzięłam największy rozmiar. Bo jeżeli kupujecie u Bożeny, to wiecie, że można sobie wybrać szerokość. Chyba zazwyczaj są dostępne, nie wiem czy zawsze. No tutaj były dostępne, wzięłam największy rozmiar i od razu wiedziałam, że będę to wyszywać półkrzyżykiem, żeby wyszywać to szybko. I zobaczcie, mamy 350 na 490 krzyżyków szerokości. Ja zamierzam to wyszywać na streminie 24 CT, co nam da rozmiar obrazu 37 na, no, powiedzmy 52 cm, czyli nie jest wcale taki duży ten obraz. A kiedy pokazałam go siostrze, nie wiem dlaczego ona uznała, że będę go wyszywać 5 lat. No, jakie 5 lat? No zobaczcie, z moim tempem wyszywania, które nie jest zbyt szybkie, teraz chodźmy do ilości krzyżyków. Najpierw mnie zdziwił ten rozmiar, nie? Ja myślałam, że to będzie wielki, też myślałam, że to będzie wielki obraz. Ja Was podziwiam, jak Wy nagrywacie filmy Pohaftuj ze mną, bo ja jak coś robię, w sensie teraz chodzę między tymi różnymi opcjami, to się gubię. Ja mogę robić jedną rzecz w jednym czasie, bo inaczej nie mogę się skupić. Tu chciałam zobaczyć, ja już to oglądałam, tylko tu chciałam nagrać. 171 krzyżyków, a jak będę wyszywała pół krzyżykiem, no to zakładam, że będzie mi to szło dwa razy szybciej. No to nie jest to jakaś przerażająca ilość, to ja myślę, że ja w rok jestem w stanie to zrobić. No dobra, no to co? Będę musiała zamówić mulinki. Może mam jakieś na początek. Ale nie, no i tak muszę zrobić zamówienie, bo nie mam streminy. Aha, no już tutaj poodłączałam sobie telefon ze stojaka. A dlaczego nagrywam w takim anturażu? W sensie z tą ramą. To jest rama do stojaka Albanese. Ja kiedyś ją pokazywałam i nie mogłam tam założyć materiału, bo brakowało mi tych śrubeczek. Monika mi potem podpowiedziała, że mogę to dostać w każdym sklepie budowlanym, ale ostatecznie te śrubeczki się znalazły i teraz już to zamontowałam i stwierdziłam, że właśnie ta rama będzie fajnie się nadawała do tego paryskiego kafe. Potrzebuję 37 cm plus zapas materiału, no stremin jest sztywny, więc ja nie chcę go zagniatać, dlatego właśnie wyciągnęłam tą ramkę i tutaj będzie świetnie pasować. Nie wiem jeszcze, jak to zamontuję na stojak, może będę musiała opierać o stół, czy o parapet, czy o oparcie krzesła, coś się wymyśli, ale chciałabym zamontować materiał właśnie na tym stojaku. Także po dłuższym czasie, ale jednak ta rama się przyda. Dobra, teraz już wszystko zwijam i na razie to ja wracam do bieżącej pracy, bo wiecie, że ja wybiegam w przyszłość. Ja jeszcze robię dalmatyńczyka, ale już sobie zaplanowałam paryskie kafe. Wczoraj zaczęłam pracę na paryskim kafe.
wcześniej odebrałam pakiety zrobione przez siostrę. Muszę je sobie przekładać do swojej organizacji. Ale co Wam chciałam pokazać? Naciągnęłam stremin na tą ramę, którą pokazywałam wcześniej. Ramę z Hobby Studio. I zamontowałam do stojaka Elbazi, on się nazywa, również z Hobby Studio. Moja rama ma 60 cm szerokości. Jak dla mnie nie sprawdza się. Materiał owszem jest fajnie naciągnięty, bo napięty to nie można powiedzieć. Wiecie, to jest stremin, więc nawet nie potrzebuję tutaj tych bocznych mocowań. Jest ok. O, tyle się pojawiło. No, to wygląda jak ciemna plama, ale tu jest kilka kolorków. Zobaczcie, taki jaśniejszy pasek, a w tym jaśniejszym też jest kilka kolorów, nie to, że jeden. Dobrze, na razie tu nie będę się nad tym rozwodzić, bo nie ma zbyt wiele do pokazania. Ale chciałam jeszcze o tej ramie powiedzieć. Rama jest ok, no ale rama plus stojak to dla mnie to nie jest dobre rozwiązanie. Zobaczcie, w tej chwili wyszywam w ten sposób. Tutaj ten drapak drewniany, zamocowany do kaloryferu, który często jak coś tu pokazuje, to pewnie szpeci. Ale dzisiaj się przydaje, bo tutaj mam oparte jeden róg ramy. Jeszcze musiałam dać książkę, żeby to na odpowiedniej wysokości dla siebie postawić. Natomiast z drugiej strony postawiłam krzesło i jeszcze musiałam dać koc, żeby to wyrównać. Ale wyszywa mi się średnio. W tej chwili, kiedy wyszywam po prawej stronie, to muszę być tutaj tak przytulona do parapetu, wciśnięta w kąt, bo ja lubię przestrzeń. I powiem Wam, że dzisiaj obudziłam się z takim bólem pleców w innym miejscu, znaczy w innym miejscu, w środkowych plecach, co zazwyczaj mi się nie zdarza. Ramiona czy lędźwia tak, ale w środkowym? No myślę, że to przez właśnie zmianę ramy na inną i wyszywanie w takiej nowej pozycji. A może trzeba się do tego przyzwyczaić, ale... No i w ogóle to stanowisko, wiecie, tak średnio wygląda. Może trzeba się do tego przyzwyczaić, ale ja nie muszę się przyzwyczajać, słuchajcie, bo nie wiem, czy Wy o tym wiecie, czy nie. No, chyba w komentarzach pisałam. Ja od pół roku mam krosno. Tylko nie mówcie nikomu. Ja go do tej pory nie otworzyłam. No nie było takiej potrzeby. Ale już wczoraj właśnie, jak tu kombinowałam z tą ramą i stwierdziłam, że to jednak nie jest to, to mnie olśniło, że w tym zestawie z krosnem jest jakaś rama, tylko nie wiedziałam jakiej szerokości. Rama ma 56 cm, ta ma 60 i zobaczcie, ja ten materiał mam tak od boku do boku. Ja już i tak ucięłam drobny paseczek po to, żeby mi się tutaj wszystko zmieściło. Jak widzicie, lubię mieć dużo zapasu z brzegu. Tutaj jeszcze spokojnie mogę po 2 cm z każdej strony ciachnąć i nic się nie stanie. I mogłabym się przenieść na tamtą ramę od krosna. I chyba tak zrobię. Chociaż nie chcę mi się tego znowu przewijać. No ale jeżeli, słuchajcie, mam kilka miesięcy, czy nawet może lat, to mam nadzieję, że jednak miesięcy pracować nad tym haftem, to musi mi być wygodnie. Pokażę Wam jeszcze kicię moją. Proszę bardzo. Tutaj moje stanowisko, byłe stanowisko pracy. To znaczy tutaj wyglądało inaczej, może kiedyś widzieliście, bo był jeszcze jeden monitor i skrzynka od komputera. To już wszystko wróciło do biura. Został tylko mój monitor. No i zobaczcie, pojawiło się miejsce dla kiciusiów. I położyłam im kocyk i słuchajcie, tak się biją o to miejsce,
Czasami właśnie leży jedna, potem druga wskakuje na biurko i jest bitwa, bo tamta, która wskoczyła, nie spodziewała się, że tam już jest miejsce zajęte. No, cały czas jest oblegane. A zobaczcie, drugi gdzieś kontroluje teren. Maszka, co robisz? Niunia. Słuchajcie, zrobiłam to. Zmontowałam krosno. Tak długo stało na przedpokoju w kącie się paczka. A dzisiaj się zmobilizowałam i z rana zaczęłam to składać. Myślałam, że to będzie 5 minut roboty. To znaczy tak, najpierw to odkładałam, składanie tego krosna, tak, przez tak długi czas. Teraz jak dzisiaj wyjęłam z paczki, to sobie pomyślałam, że właśnie tak długo to odkładałam, a przecież może się okazać, że montaż będzie trwał bardzo krótko. Może nie trwał długo, chociaż miałam problem ze spasowaniem tutaj tych wszystkich elementów, żeby tą śrubkę, żeby śrubka przeszła przez te wszystkie elementy. Z tamtej strony poszło mi łatwiej. No dobra, no i chyba tak to ma wyglądać, prawda? Jeszcze chciałam powiedzieć, że na później zostawię sobie ramę, no ale żeby wyszywać, to powinnam tą ramę zrobić zaraz. Ale teraz na pewno zrobię sobie chwilę przerwy. Wezmę prysznic, bo trochę się upociłam w ten słoneczny dzień, żeby to wszystko sklecić. Ale już jest gotowe. No i teraz się zastanawiam, gdzie ja to postawię. Wyszywać będę na pewno na biurku, ale myślę, że z czasem tam się pojawi komputer i trzeba będzie na czas pracy to krosno gdzieś przenosić. Nie mam takiego innego stołu, żeby to postawić. No, ten stół jest do jedzenia, więc tutaj nie może stać. Mam miejsce, ale na podłodze w sypialni. Tylko obawiam się, że gdyby to krosno odstawiała z obrazem, to żeby mi koty tego nie zniszczyły. A codziennie ściągać ramę? Zobaczę, jak mi się będzie z tym pracować. A powiedzcie mi, osoby, które krosno mają, czy to, jedną ręką to jest ciężko zrobić, czy te ramiona, czy one się wyrobią, bo w tej chwili to bardzo ciężko chodzi. Myślałam, że to będą jakieś podkładki, żeby to płynniej przechodziło, a na razie to jest opór drewna. Pewnie jak już się dostosuje wysokość, to tak często się tego nie rusza. Myślę, że wszystko dobrze zrobiłam, no tak na logikę. No i trzyma się. No, to mam krosno. Chciałam Wam pokazać karton po krośnie, ale co, wezmę telefon, żeby nagrać, to ona ucieka, ale teraz w końcu się udało. Patrzcie. If it fits, I sit. Kocia paróweczka. Czy jej jest tam wygodnie? Postaram się wstać, ale pewnie wtedy ucieknie. Maszynka, co tam robisz? Co tam robi, Niunia? Niunuś, ale ona fajnie siedzi. Kicia tu siedzi, tak. No, kicia tutaj siedzi, malutka. W takiej pozycji sobie kicia leżakuje. Fajny kartonik po krośnie, nie? Na to pudełko pokrośnie. O, zawsze jak wezmę. Chciałam nagrać, pokazać Wam, że tu przy krośnie jest największe zagęszczenie istnień na metr kwadratowy w tym domu. Tam z tyłu, to już mówiłam o tym, że pościeliłam kocyk, żeby sobie
kotki mogły leżeć i to miejsce cieszy się popularnością, jak cały czas jest zajęte. Albo siedzi jeden kot, drugi wskakiwał i była walka o miejsce, dlatego dajmy tutaj pod Grosny. Położyłam drugi kocyk. Tam siedzi Maszki. To znaczy po prostu jak przychodzi drugi kot, a to po prawej miejsce jest zajęte, to drugi siada sobie tam. Masiula. A tu siedzę ja. Teraz tak wygląda moja pracownia. Siedzę sobie przy biureczku. O, mam tutaj lampę, bo już jest po 9 i jest ciemno. Chciałam nagrać. Ostatnio chyba nagrywałam, jak koty mi tutaj towarzyszyły. A sam obraz chciałam nagrać, kiedy już coś będzie widać. Widać już coś, chociaż jeszcze nie wiadomo co, no ale już widać jakieś brązowe pasy, jaśniejsze i ciemniejsze. I tutaj mamy kawałeczek kwiatka. I tutaj pojawił się kwiatek. I tu wyszywam kolejny taki pomarańczowy kwiat. Moje wrażenia z wyszywania na streminie. Wyszywa się przyjemnie, już się przyzwyczaiłam do tej drobnej krateczki. Chociaż no, muszę mieć dobre oświetlenie, bo jak jest taki pochmurny dzień, to jednak trzeba sobie doświetlić lampą. Ja tutaj siedzę w takim kąciku i wcześniej jak siedziałam zupełnie przy oknie, przy stojaku, to było mi widniej, a tutaj muszę się często gęsto wspomagać lampą. W ogóle ta lampa stała zupełnie w innym miejscu, tam koło kanapy, no a teraz musiałam sobie zorganizować przy biurku. Może z czasem kupię sobie taką lampę na klips, o, żeby sobie tam przyczepić do tej górnej ramy krosna. A, jeszcze o krośnie nie mówiłam. Przy krośnie wyszywa się bardzo fajnie, chociaż na początku nie mogłam sobie tutaj ustawić odpowiedniej wysokości. To znaczy byłam przyzwyczajona do stojaka, że nitkę pod spodem mogłam sobie wyciągać no, na dowolną długość. A tutaj jednak ograniczał mnie stół. Ale już się do tego przyzwyczaiłam i ją wyciągam tak troszeczkę bokiem. No, znalazłam na to sposób i już nie stanowi to dla mnie problemu. Natomiast te pierwsze kilka wkuć to brakowało mi tego, że nie mogę sobie tam daleko ręki wyciągnąć pod ramą. No, a wysokość, no, to krosno ma dużo możliwości. Chociaż na początku, jak nie mogłam sobie dostosować tej wysokości, to po prostu obniżyłam sobie stół. Bo ja, kiedy była praca w domu w pandemii, a jestem przyzwyczajona do biurka, które się podnosi. W biurze mieliśmy takie elektryczne. No, elektryczne kosztują dużo. Biurka elektryczne kosztują dużo, chociaż dzisiaj, gdybym wiedziała, że w ogóle tak się praca w domu, praca hybrydowa przyjmie, to bym zainwestowała w biurko elektryczne. Moje jest na korbkę i wiecie, gdybym parę razy dziennie chciała zmieniać pozycję z siedzącej na stojącą, to by mi się nie chciało, ale bardzo sobie to cenię i polecam, żeby nie siedzieć cały dzień przy biurku. Nawet wyszywać, słuchajcie, teraz już będę mogła na stojąco. Dobra, przepraszam za hałasy. No, korbkę się chowa, żeby się o nią nie zahaczyć. Dobrze, wracamy do haftu. Wracamy do haftu.
Jeszcze nie, jeszcze muszę nawiązać do biurka. Biurko jest białe, materiał jest biały. I teraz, kiedy mam to oświetlenie sztuczne z lampy, to dobrze widać te dziurki w strumieniu. Natomiast przy świetle dziennym biała tkanina i białe biurko niestety się zlewało. Zobaczcie białe biurko. I słabo widziałam te otwory w materiale, więc w miejsce, gdzie wyszywam, podkładam sobie podkładkę pod myszkę czarną. Ona jest troszeczkę za mała, trzeba by coś może większego skombinować, a tak to sobie po prostu nią manewruję. Tam, gdzie potrzebuję, żeby mieć ciemne tło, to sobie ją podkładam. Wyszywam kolorem głównie takim ciemnobrązowym. W kamerze widzę, że są duże prześwity. W rzeczywistości tak nie jest, a zresztą zobaczcie, jak się oddalę, to wygląda to znacznie lepiej. Początkowo wyszywałam bez linii pomocniczych, ale później kilka razy się pomyliłam i stwierdziłam, czemu ja sobie nie namaluję tych linii pomocniczych, a na samym początku starałam się wyszywać tak, że przylepiałam kolejne półkrzyżyki do tego, co już mam wyszyte. Ale ponieważ jestem trochę leniwa, to jak już wzięłam w rękę jakiś kolor nici, na przykład tutaj z tych kwiatuszków, czy no, wzięłam jakiś kolor nici, to nie chciałam odkładać na moją gąbeczkę, bo jeszcze Wam pokażę, tutaj mam zorganizowaną tą gąbeczkę. Ostrzmy. Gąbeczkę z numerami nici i wiecie, właściwie to mogłabym wyszywać w ten sposób, że załóżmy, że pracuję nad tym kwiatkiem, tak? O, nad tym kwiatkiem i kiedy go już wyszyję, odwieszam nitkę. No ale ponieważ jest pokusa, że jeżeli już mam w ręce dany kolor, to bym chciała zrobić w innych miejscach wszystkie półkrzyżyki, które można. I tak właśnie, jak widzicie, powstało tutaj takie pole odosobnionych półkrzyżyków, no w innych miejscach też. Nie jest to dobra metoda, dlatego że niestety zdarzają się pomyłki. W ogóle na samym początku te moje pierwsze półkrzyżyki, które postawiłam, to mówię, ok, wyszywa się w miarę przyjemnie, chociaż materiał jest drobny. I tak jak mówiłam, zaczęłam tymi ciemnymi brązami, mówię tylko, że za Chiny ludowe nie chciałabym na tym materiale czegoś pruć. No oczywiście prułam już wiele razy, no i do tego można się przyzwyczaić, ale nie jest to przyjemne. I właśnie teraz jestem w takim momencie, o tu, gdzie jest pomyłka. Pomyłka się przydarzyła chyba w tym miejscu gdzieś i od tego miejsca wszystkie te, które się tutaj pojawiły, to się sugerowałam tym, co już tutaj jest wyszyte. Nie wiem, czy ja jeszcze wtedy nie miałam, nie, już, jak już to wyszywałam, to musiałam mieć linie pomocnicze. Nie, to jest, słuchajcie, dobrze wyszyte względem linii pomocniczych, tylko tu gdzieś jest błąd, a ponieważ jest to ta sama nitka, więc to też muszę spruć. No, całkiem spory kawałek. Dzisiaj nie będę już tego robić, jest dosyć późno i chciałabym trochę naprzód powyszywać, a nie zajmować się pruciem. Zresztą jak człowiek jest zmęczony, to lepiej wyszywać coś łatwego, a nie pruć, bo spruć można nie to, co trzeba, i tylko sobie jeszcze narobić ambarasu. To miejsce, gdzie widzicie te powyciągane nitki, to z kolei prułam wczoraj. Podobna historia. Coś tam zaczęłam wyszywać, nie zgadzało mi się, okazało się, że jest błąd.
Wyprułam to, co było błędne, a te nitki sterczą, żeby je zaszyć. I wtedy poodcinam. Także chciałam się podzielić taką historią, że niestety nie sprawdza mi się to wyszywanie kolorem w innych miejscach. Jak znam jakieś miejsce, to jest mi łatwiej zauważyć, gdy byłby błąd, a jeżeli skaczę po tym hafcie, to właśnie zdarzają się takie potknięcia. Także chyba muszę jednak te niteczki odwieszać sobie na gąbkę. No dobrze, to chyba wszystko. A propos moich wrażeń, pierwszych wrażeń ze spotkaniem z tym obrazem. Jeszcze miałam takie przemyślenie, że zarówno dziewczynka z sercem, jak i ten obrazek, biały koń w sumie też. Co chciałam mówić? Chciałam powiedzieć, że na tych obrazach najczęściej dół jest trudny i tutaj jest tak samo. Zobaczcie, tu jest dużo tego ciemnego koloru w tym kącie, od którego zaczęłam. Są te kwiaty, stoliki, krzesełka, dużo się tutaj dzieje. Myślę, że w kwiatach też będzie niełatwo, bo trzeba będzie często zmieniać nitki. No ta droga, myślę, że może być łatwiejszym elementem. No i spójrzcie, w miarę jak będę się przesuwać wyżej, to wydaje mi się, że będzie coraz łatwiej. Myślę, jak będzie, to się okaże. No i niebo to już w ogóle będzie bajka. Ale to może dobrze, słuchajcie, że jest taka gradacja, bo jak już się najtrudniejsze wyszyje, to potem już z górki. A rzeczywiście zmiany tych kolorów i właśnie przekładanie igły mimo tej mojej pomocniczej gąbki, to jest bardzo czasochłonne. Tym ciemnobrązowym od te obszary mi się fajnie wyszywało. Pach, pach, pach. Dużo ich było. Tak, wiecie, takie skupiska i jeszcze całkiem sporo przede mną. Jeszcze taki ciemne miejsce jest tutaj i to też jest obszar względnie bez zmiany kolorów. Ok, to zobaczymy się za jakiś czas. Aktualizacja kafe. Chciałam dojść do końca tego pięknego mebla i dopiero Wam pokazać. Jeszcze co prawda nie ma blatu, ale myślę, że już można zamknąć ten odcinek i puścić go w świat. Jak widzicie, ten mebel wyszedł pięknie. Bardzo mi się podoba. Wygląda jak taki właśnie jakiś mebel z drogocennego materiału, z jakiegoś mahoniu albo jak jakiś antyk. Trochę mi się kojarzy przez te rzeźbienia z, nie wiem, jakąś amboną albo z konfesjonałem. W poprzedniej odsłonie mówiłam, że też kojarzy mi się, tak w kontekście tego, że to stoi gdzieś w kawiarni, kojarzy mi się ze śmietnikiem z McDonalda. I ponieważ to jest paryskie kafe, to ja mam takie wspomnienie właśnie związane z Paryżem i z McDonaldem. Już się zaczynają opowieści dziwnej treści. Kiedy byłam dzieckiem, jakimś moim takim ogromnym marzeniem było pojechać do Paryża i kiedy tata zapytał, gdzie chciałabym pojechać na wakacje za granicę, to właśnie był to Paryż. To było dawno, dawno temu. Paryż był, nie wiem, ze względu na wieżę Eiffla, czy nie wiem, no było to moje marzenie. I oprócz tego wycieczka zawierała też pobyt w Disneylandzie, więc w ogóle dla dziecka to było coś wspaniałego. I co więcej, właśnie na tym wyjeździe po raz pierwszy w życiu jadłam
Nie wiem, czy to był hamburger, czy Big Mac. W każdym razie u nas jeszcze wtedy nie było McDonald'ów i było to dla mnie takie wielkie wydarzenie. I właśnie Paryż kojarzy mi się z McDonald'em. Pierwszy raz widziałam McDonalda, pierwszy raz widziałam supermarket. Pamiętam, był to Leclerc, no coś takiego, czego u nas w Polsce jeszcze wówczas nie było. Więc było to ogromne przeżycie. Dlatego chyba tak wyżywając ten obraz, dlatego to tak wspominam. I dlatego też poświęcam mu, temu wspomnieniu tyle czasu w tym filmie. Ale chodźmy już dalej. Ja tak to nazwałam śmietnikiem, ale podejrzewam, że jest to taki ładny kontuar dla kelnera, bo cóż by to mogło być innego. Jeżeli macie jakieś pomysły, to proszę o sugestie. Mam tutaj 3% pracy i około 5000 półkrzyżyków, ponieważ jest to obraz wyszywany półkrzyżykiem. No i na razie są to te brązy, ale już coś się dzieje. Lubię już ten etap, kiedy coś się wyłania. A tutaj mam ściągę pod haftem. Moja ściąga, co miałam powiedzieć. Już tutaj patrzę. Aha, jeszcze chciałam powiedzieć, że w czasie wyszywania tego obrazu, nie wiem, czy ten schemat jest na tyle skomplikowany, czy to, że ja wyszywam półkrzyżykiem, a nie jestem do niego przyzwyczajona. No być może to, że jest tutaj mało obszarów takiego bezmyślnego haftowania, jednak trzeba dużo liczyć, żeby się nie pomylić. Więc wyszywając ten obraz, nie mogę słuchać YouTube'ów ani audiobooków, nad czym trochę ubolewam. Muszę się naprawdę tutaj skupiać. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Może się przyzwyczaję, ale na razie nie i mam już trochę zaległości w oglądaniu Waszych filmów YouTube'owych. Wszystko sobie wrzucam do folderu i obejrzę je w dogodnym czasie. Film oglądam teraz zazwyczaj albo coś jedząc, albo pijąc kawkę. No ale to jest taka różnica przy tym obrazie. Bardzo mi się podoba faktura tego, co już wyszyłam. Jest tutaj tak grubo tego materiału. Nie wiem, no właściwie to jak się wyszywa krzyżykiem, to jest to samo. Niemniej jednak, słuchajcie, to jest takie bardzo miłe w dotyku. Kojarzy mi się z taką aksamitką, taką wstążeczką. Kiedyś jak się ubierało na galowo, to często dzieci miały zawiązane na szyi jeszcze takie kokardki, no właśnie aksamitki, takie wstążki aksamitne. I ta faktura mi się właśnie z taką wstążeczką kojarzy. Teraz jeszcze a propos streminy. Na początku miałam problemy z kończeniem nitki. Zaczynam mikrosłupełkiem i tutaj też w ten sposób zaczynam. Natomiast jeżeli chodzi o kończenie, to ja najpierw zostawiałam nitki, o tak jak tutaj. Ale im więcej tych nitek się pojawiało, tym coraz bardziej one mnie denerwowały. Stwierdziłam, że nie, tak nie może być. Zostawiałam i później je zaszywałam. A jak mnie zaczęły denerwować, to stwierdziłam, że musi być jakiś inny sposób kończenia tej nitki. Sposób ten odnalazłam na kanale Czas na haft, gdzie Litka pokazuje, że przebija się przez niteczkę materiału, tak jak na kanwie. Z tym, że ja wyszywam tępymi nitkami, tępymi igłami, ciężko było mi się przebić. Na początku w ogóle nie wierzyłam w to, że tą niteczkę z treminy da się rozdzielić. Ale ostrą igłą, o igłę mi chodzi, da się to zrobić oczywiście. I początkowo, bo moje te rozdzielania to wyglądały jak półkrzyżyk. Tak dużo było widać tej nitki. Teraz już doszłam do wprawy i wygląda to trochę lepiej. Trochę, bo nie zawsze. Zobaczcie na przykład tu.
tu taki dosyć gruby ten, gruba ta niteczka. A w innych miejscach może wygląda to trochę lepiej. No słuchajcie, nie ma tutaj dobrej metody na kończenie nitki. No ten wydaje się dość wygodny, kiedy wbijamy się pomiędzy niteczki materiału. Niemniej jednak, na przykład o tutaj tak, tu było dużo kolorków i chyba w tym miejscu wiele nitek kończyłam, dlatego że czuję, że jest tutaj takie wybrzuszenie. I o ile słuchajcie, w tym miejscu to fajnie wygląda, gdyż tutaj świeci się, odbija się światło od tego rzeźbienia. Jest to coś wypukłego fizycznie. Wiecie, o co chodzi, że ta rzeźba w rzeczywistości jest tutaj wypukła, dlatego się świeci, a u mnie na obrazie ona stała się nieco wypukła. Ja oczywiście to przesadzam, bo ja po prostu często dotykam ten materiał. No ktoś, kto patrzy, nie widzi tego wybrzuszenia. Ja wiem, że ono tam jest. Jeszcze gdzieś i przy tym kwiatku też czułam. To jest kwiatek, bo może nie wiecie. Tutaj też czuję taki guzełek. W innych miejscach jest w miarę ok. No, tu i tu. Dobra, to są moje wątpliwości, którymi chciałam się podzielić. I jeśli chodzi o strzelinę, to materiał jest, wiecie, bardzo, bardzo sztywny, nie? Tutaj jest on w miarę napięty. Natomiast w tym obszarze, w którym wyszywam, być może przez to, że czasami mocno naduszam, kiedy chcę się przebić igłą i zakończyć nitkę, to robią się tutaj takie wybrzuszenia. Wiecie, o, teraz wiecie, o co mi chodzi. Jezu, czasami nie potrafię się wysłowić. Tutaj jest gładki ten materiał, a tutaj widać takie pofalowane, wręcz taki dołek nawet w tym materiale. Jednak jak się wbijam od góry, to ten materiał pracuje. Mam nadzieję, że nie będzie widać później po wyszyciu obrazu jakiegoś wyciągnięcia. No i ta strzemina chyba staje się coraz bardziej miękka. No na pewno w tym miejscu, gdzie wyszywałam, jest ten materiał luźniejszy. Zobaczymy, jak to będzie dalej. I jeszcze chciałam się podzielić taką wątpliwością, właściwie nie wątpliwością, tylko że zastanawiam się teraz, jak robić, bo równolegle wyszywam sampler koci. To znaczy, równolegle nie, no zaczęłam go. I mam teraz dwa hafty zaczęte. I nie wiem, jak to sobie dzielić, czy wyszywać jeden, czy wyszywać drugi, a który dzisiaj. No wczoraj się problem sam rozwiązał, dlatego że był pochmurny dzień. Gdybym chciała wyszywać kafę, to musiałabym sobie zapalić sztuczne światło, więc wyszywałam koty. No ale tak, pogoda ma o tym decydować, nie wiem. Zaczęte mieć dwie rzeczy. Dwa hafty to jest ok, natomiast wyszywać je równolegle, nie wiem, jaki podział stosować. Dzisiaj jest słońce, więc siadłam do tego haftu, wykończyłam ten blat i stwierdziłam, że właśnie zamknę ten odcinek. Co niniejszym czynię, bo już się podzieliłam wszystkimi nowościami, które się pojawiły, wszystkimi wątpliwościami. Więc niebawem wyczekujcie kolejnego filmu i chyba będzie to koci sampler. No teraz myślę, że tutaj na tym kafe nic ciekawego nie będzie się działo. W sensie oddam się po prostu haftowaniu. No chyba, że się pojawią jakieś... Znowu będę miała jakieś rozkminy. A tymczasem pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia wkrótce.